W tym wideo chciałbym opowiedzieć o dwóch podstawowych podziałach trójkątów na różne rodzaje. Pierwszy sposób rozróżniania trójkątów oparty jest na tym, czy trójkąt ma boki równej długości. Może mieć wszystkie trzy boki równej długości, albo przynajmniej dwa z trzech, albo w ogóle. Drugi sposób oparty jest na pomiarze kątów trójkąta. Pierwszy podział to podział ze względu na boki, i pierwsza w nim kategoria to różnoboczne. Różnoboczne to takie trójkąty, w których żadne boki nie są równe. Każdy bok ma inną długość. Na przykład taki trójkąt, w którym pierwszy bok ma długość 3, drugi bok ma długość 4, a trzeci bok ma długość 5, jest trójkątem różnobocznym. Każdy z boków różni się od pozostałych. Równoramienny to taki trójkąt, w którym przynajmniej dwa boki mają taką samą długość. Na przykład to jest trójkąt równoramienny. Ten bok ma na przykład długość 3, ten bok też ma długość 3, a ten bok ma długość 2. Te dwa boki są równe, więc taki trójkąt spełnia warunek równoramienności: przynajmniej dwa z trzech boków są równej długości. Równoboczny jak już się pewnie domyślacie, to taki trójkąt, w którym wszystkie trzy boki mają identyczną długość. Na przykład taki trójkąt jest trójkątem równobocznym. Powiedzmy, że długości boków są takie: 2, 2 i 2. Albo taki trójkąt, w którym boki są równe: 3, 3 i 3. Każdy trójkąt, w którym wszystkie trzy boki mają taką samą długość, jest trójkątem równobocznym. Możecie sobie pomyśleć, że jeżeli trójkąt równoramienny ma przynajmniej dwa boki równej długości, to trójkąt równoboczny jest szczególnym przypadkiem trójkąta równoramiennego. I dokładnie tak jest. Trójkąt równoboczny ma wszystkie trzy boki równe, czyli spełnia również warunek bycia trójkątem równoramiennym. Według takiej definicji wszystkie trójkąty równoboczne. Są również trójkątami równoramiennymi. Ale nie wszystkie trójkąty równoramienne są równoboczne. Na przykład ten trójkąt równoramienny nie jest trójkątem równobocznym, bo nie wszystkie boki są tej samej długości. Tylko dwa z nich są takie same. Ale obydwa te trójkąty są równoramienne, bo spełniają warunki posiadania przynajmniej dwóch boków o tej samej długości. Tutaj podzielimy trójkąty ze względu na kąty, a właściwie miary kątów wewnętrznych. Trójkąt ostrokątny, to taki, w którym wszystkie kąty wewnętrzne mają miarę mniejszą niż 90 stopni. Na przykład taki trójkąt, w którym ten kąt ma 60 stopni, ten ma 59, w takim razie ten musi mieć 61 stopni. Zauważcie, że suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie zawsze ma 180 stopni. Tak jest w każdym trójkącie. Taka natura trójkątów. Taki trójkąt jest trójkątem ostrokątnym. Każdy z kątów ma miarę mniejszą niż 90 stopni. Trójkąt prostokątny to taki, który ma jeden kąt wewnętrzny równy dokładnie 90 stopni. Na przykład taki trójkąt jest trójkątem prostokątnym. Ten kąt ma miarę 90 stopni. Kąty w figurach płaskich najczęściej zaznaczamy takim łukiem albo Takim wielołukiem. Ale kąt prosty zaznaczamy jeszcze kropką w środku, żeby było widać z daleka, że to kąt prosty. Są co prawda kraje, w których kąt prosty oznacza się kątem prostym, czyli takim kwadracikiem, a nie łukiem, ale najczęściej spotykane oznaczenie w Polsce jest właśnie takie. Łuk i kropka w środku. To oznaczenie mówi, że ten kąt ma miarę 90 stopni, jest kątem prostym. I od tego kąta pochodzi nazwa tego trójkąta. Ma kąt prosty. A może mieć tylko jeden kąt prosty, więc nazywa się trójkątem prostokątnym. Pewnie już podejrzewacie, że trójkąt rozwartokątny to taki, w którym jeden z kątów wewnętrznych jest kątem rozwartym, czyli ma więcej niż 90 stopni. Nazwa tego trójkąta również pochodzi od jego największego kąta wewnętrznego. I taki kąt też może być w trójkącie tylko jeden. Trójkąt rozwartokątny może wyglądać na przykład tak. Ten kąt może mieć na przykład 120 stopni, ten ma na przykład 25 stopni, a ten 35. Suma tych miar znowu musi wynosić 180 stopni. 120 dodać 25, dodać 35 to się równa 180 stopni. Najważniejsze jest jednak to, że jeden z tych kątów ma więcej niż 90 stopni. Zastanawiacie się, może, czy trójkąt może jednocześnie spełniać warunki kilku kategorii? Czy może być na przykład jednocześnie prostokątny i różnoboczny? Odpowiedź brzmi oczywiście, że może. Tak naprawdę trójkąt, który ma boki o długościach 3, 4 i 5 jest trójkątem prostokątnym. Ten kąt tutaj to kąt prosty. Mogą być trójkąty jednocześnie równoboczne i ostrokątne. Tak naprawdę to każdy trójkąt równoboczny jest jednocześnie trójkątem ostrokątnym, bo wszystkie kąty wewnętrzne w trójkącie równobocznym mają miarę dokładnie 60 stopni. Istnieje dużo takich kombinacji, w których trójkąt jest jednocześnie jednym z tych trzech i jednym z tych trzech.